Młodzi ludzie już od kilku tygodni zrywają nielegalnie powieszone plakaty wyborcze. Dziś tylko z częścią swojej pracy pojawili się pod urzędem miasta. Jeżeli my uznajemy, że w danym miejscu nie są do wieszania plakatów, to niestety Straż Miejska musi konsekwentnie tego pilnować, żeby tych plakatów nie było. Żeby nie być gołosłownym, poszukaliśmy, co się dzieje w innych regionach Polski. W Krakowie, w Rzeszowie okazuje się, że Straż Miejska ściga takich ludzi, ściga ich na gorącym uczynku, dociera do firm, które te plakaty wieszają i wlepia im mandaty. Internauci chcą, aby podobnie było w Łodzi. Wiceprezydent Karol Hondzyński, który się z nimi spotkał, na początek pochwalił tę inicjatywę. Ja dawałem za przykład administracjom domów komunalnych was, że potraficie tak pięknie zdzierać te wszystkie karteczki. Obserwowałem na Piotrkowskiej, jak niektórzy z was nożykiem zdzierali te małe karteczki. Dawałem za przykład, że to jednak można zrobić. A chwilę później przywołał śmieciarkę. Proszę pana, proszę podjechać tą śmieciarką tutaj. Proszę podjechać tu. To zabierzemy, no ale sądziłem, że tego jest znacznie więcej. I sam dał przykład, jak należy sprzątać. I siup! O, nie celowałem. Widzieliśmy zaangażowanie tych młodych ludzi, nawet nie pomogli mi wrzucić do tego. Zgodnie z ordynacją wyborczą, komitety wyborcze mogą plakatować tylko miejsce do tego wyznaczone, a po wyborach muszą sprzątnąć wszystkie plakaty.